Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie na kolejnym studium biblijnym w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. I serdecznie zapraszam na dzisiejszy bardzo ciekawy temat, kosmiczny bój o charakter Boga. Dzisiaj w studio są ze mną Mariusz, Stanisław i Janusz, a ja nazywam się Łukasz. Ponieważ będziemy studiować Słowo Boże, to zgodnie z naszym dobrym obyczajem najpierw będziemy chcieli się modlić, aby otrzymać od Boga błogosławieństwo. Ukochany nasz Boże i Ojcze, chcemy Ci podziękować za ten przywilej uczestnictwa studium biblijnym, które dotyczy bardzo ważkiej sprawy Twojego charakteru. Dlatego prosimy o Ducha Twojego Świętego, aby udzielił nam mądrości w tym względzie, gdyż sprawa jest bardzo poważna. Ty z jednej strony zostajesz oskarżony o brak miłości, egoizm, a wiemy, że tak nie jest i dlatego spraw, żebyśmy mogli to wykazać na podstawie słowa Twojego, na podstawie faktów, które przedstawiłeś w Twoim liście do człowieka, jaki naprawdę jest Twój charakter. Bądź z nami Duchem Twoim teraz i po wieki. Amen. Amen. Czas zatem, byśmy zaczęli nasze studium Kosmiczny bój o charakter Boga. To oczywiście od razu przywodzi na myśl inne bardzo ważne hasło, a mianowicie wielki bój. Słowo, czy też termin wielki bój często kojarzy się jakby z czymś, co sięga nie tylko samej Ziemi, ale sięga nieco dalej, obejmując niejako cały wszechświat. Mówi oczywiście o kontekście, który dotyczy samego Boga, aniołów, ale też i tej istoty, która z Panem Bogiem walczy. I rzeczywiście Pismo Święte w całości zdaje się dawać bardzo klarowne świadectwo o tym, że taki konflikt istotnie jest. My oczywiście będziemy mówić o tym także w kontekście świątyni, dlatego że w tym kwartale się tym tematem szczególnie interesujemy. Świątynia nas interesuje, także w kontekście właśnie wielkiego boju. A zatem zaczniemy może od krótkiego tekstu, tekst z Objawienia 16:7. Ja sobie pozwolę przeczytać w ramach wstępu. Objawienie 16, rozdział 7, wiersz. I usłyszałem, jak ołtarz mówił: tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje sądy. Wielki bój, który ma prowadzić do obnażenia tego, kto atakuje Pana Boga, ukazać sprawiedliwość Bożego charakteru i jak wierzymy, ma się pozytywnie zakończyć. Ale to wszystko musi niestety trwać. Przejdźmy zatem do jakby pierwszego ważnego działu tego konfliktu. Oczywiście on się nie zaczyna od Pana Boga. Ten konflikt zaczyna się jednak w miejscu niemalże, gdzie Pan Bóg mieszka. W samej świątyni, w niebie, jak nam daje świadectwo Pisma Świętego, coś się rozpoczyna. Będziemy sobie chcieli spojrzeć na bardzo ciekawy tekst z Księgi Ezechiela. To jest 28 rozdział i tam będziemy czytać, jeżeli mogę powiedzieć o odczytanie, rozdział 28 i wiersze wpierw 13 i 14, a potem 16, 17 i 18. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie. Karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl, onyks, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota zrobione były Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem Cię. Byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś.
Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, jak cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię, postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie najgrawali. Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił. Obróciłem cię w popiół na ziemi, na oczach wszystkich, którzy cię widzieli. Tak. Cytat jest zatytułowany Pies żałowany nad królem Tyru. Tak. Ale te określenia, które tutaj są wszystkie, takie wielkie i powiedziałbym ponadziemskie, od razu nam się kojarzą z tym, że pod hasłem król Tyru chyba musi być coś więcej. Tak. Ktoś, zresztą tu są, jest powiedziane, w świątyni Bożej, na ziemię zrzuciłeś, jako cherub, tak, i tak dalej. Więc to żaden człowiek nie może spełniać takiego opisu, nie może temu odpowiadać. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że przygotowując się do tego studium, poznałem nowy termin metanarracja. Tak. Bardzo ciekawy. No, trudno mi go nawet powiedzieć, co to znaczy, ale znaczy, że chodzi o jakąś rzecz, o jakieś spojrzenie na historię, nie z punktu widzenia jednego człowieka, czy jednego narodu nawet, albo jakiegoś tam rejonu świata, ale chodzi o wszechświat. O cały, o poukładanie wszystkich faktów, które często wydawałoby się pojedyncze, oderwane od siebie, tworzą jakąś całość. To jest ten główny motyw tutaj wiodący. Tak, kierują się do jakiegoś wspólnego rozwiązania, tak, szczęśliwego rozwiązania albo pozytywnego rozwiązania. No tak, ale popatrzmy może jeszcze dokładniej. Bo tutaj mamy już wspomnianą symbolikę, która wydaje się mówić o istocie, która nie do końca chyba jednak jest człowiekiem. Tam są takie rzeczy jak kamienie, prawda. No, cherub to się też z czymś kojarzy, bo w niebie też prawda był cherub. No i jeszcze jest pytanie, co w takim razie z miejscem. Czy ten fragment mówi coś na temat miejsca, gdzie jakby dochodzi do tego pierwszego, jak czytamy, buntu no, najprawdopodobniej blisko Boga. Jest tutaj napisane właśnie w Ezechiela, zrzuciłem cię na ziemię, prawda? Skąd zrzucił? Wiadomo, że musiało to być nie ziemia, tylko właśnie niebo. Była to istota niebiańska, która tam egzystowała, miała wysokie stanowisko, była uwielbiana przez istoty niebiańskie, no i w jej umyśle zalęgła się nagle myśl, że mógłbym być taki jak Bóg, prawda? Tak. Pośród kamieni ognistych. Tak. To jest jakby bardzo ciekawy termin. I wiele innych, tak? Mamy tutaj cheruby, mamy kamienie ogniste. Wszystko wydaje się wskazywać, że dzieje się to w miejscu, które ogólnie można byłoby nazwać niebieską świątynią. Tam, gdzie mieszka Bóg, tam, gdzie jest tron, tak? I w tym najbliższym otoczeniu dochodzi do, no właśnie, do czego dochodzi? Dochodzi do chyba buntu, prawda? Czym się to otoczenie w ogóle powinno w takim razie charakteryzować? Tutaj to też jest napisane. Byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości, wiersz 12 mówi, i skończonego piękna. Czyli jest tutaj opis o czymś, opis czegoś, co jest doskonałe, tak? Blisko Pana Boga, tam, gdzie jest to, co najdoskonalsze. Jeszcze. No i okazuje się, że to nie wystarczyło tej istocie, prawda? Chciała po prostu czegoś jeszcze więcej. Chciała, tak, po prostu osiągnąć to stanowisko, jakie zajmuje sam Stwórca. Mhm. I tu właśnie było zgubne dla niej. Bóg dał jej dał tej istocie szansę, jak to się mówi, żeby się wycofała z tego. No niestety okazało się, że to nie wystarczyło. I ta pycha z tej właśnie tego tytułu, że był taki piękny, doskonały i tak dalej, doprowadziła później nawet do wyrzucenia go z grona istot otaczających samego Boga. Od piękna do tego, co jakby od piękna tego fizycznego, tak? Tak byśmy to mogli nazwać, do tej jakby brzydoty moralnej. Bardzo proszę. Jeszcze chciałem tutaj powiedzieć,
na zdanie, które wskazuje, że to nie chodzi o jakiegoś człowieka, że byłeś w Edenie w ogrodzie Bożym. Tak. Że my mamy w pierwszej księdze Mojżeszowej pokazane, jakie postacie występowały w Edenie, w ogrodzie Bożym, zanim zostali z niego wypędzeni Adam i Ewa. I pierwsza istota, która się nasuwa na myśl, która właśnie była przeciwna Bogu już wtedy, to był właśnie wąż, prawda? Szatan. I generalnie rzecz biorąc, skoro już tam był, to nie może tutaj chodzić o jakiegoś człowieka, jakiegoś króla, tylko jakąś osobę, która już wcześniej istniała, jakąś postać, prawda? Tak. Ktoś kiedyś powiedział, że żeby najbardziej wiarygodnie oskarżyć dyrektora firmy, najlepiej, żeby to zrobił wicedyrektor. Ktoś, kto ma prawie równą albo bliską władzę, też ma autorytet, jego słowa też są szanowane, tak? Wtedy to jakby ci, którzy mają mniejszą wiedzę, no są niejako jakby rozciągani między dwie strony i nie wiedzą, co myśleć. I rzeczywiście Pismo Święte nam daje świadectwo, że do takiego konfliktu doszło w niebie. Ja bym jeszcze dodał, że więcej informacji mamy w Izajaszu właśnie w 14 rozdziale. Tak. I czytając na przykład od 12 wersetu, czytamy: o jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów i tak dalej. Widzimy to samo określenie synu jutrzenki, czyli to jest inaczej Lucyfer, który wiadomo, jakie pełnił stanowisko przy tronie Bożym i tak dalej. Czyli tu już jest konkretnie określona ta istota, można powiedzieć. Tutaj mamy tą smutną historię tego, że będąc doskonałym, cudownie stworzonym przez Pana Boga, zapragnął czegoś więcej. Jak to po ludzku brzmi, prawda? Ktoś tam przypisuje jakieś miejsce, daje nam to najlepsze, my mówimy, ale my chcielibyśmy więcej. Tak, i tutaj to właśnie ten następny werset o tym mówi, co powiedziałeś przed chwilą. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, prawda? I zasiądę na górze narad na najdalszej północy. Tak nie może mówić żaden człowiek, prawda? To widać, że tutaj chodzi o coś więcej. Ale są to takie odruchy bardzo ludzkie. Tak. Czyli można podejrzewać, że chyba nie szatan się tego nauczył od ludzi, ale raczej odwrotnie, ludzie od szatana, prawda? Bo to spotykamy na co dzień, nagminnie, takie właśnie dążenia do wywyższania się, do pokazania swojej wartości, do podkreślenia swoich możliwości. I to jest to szczególnie jest kosztem drugiego człowieka. Tak. Ale zwróćcie uwagę na to, że obydwa fragmenty z Księgi Izajasza 14 rozdział i Ezechiel 28 wspomina o tym, że ten ruch szatana, wpierw Lucyfera, anioła zasłaniającego, doskonałego cheruba, to ruch, który wiedzie w dół. I on prowadzi, co ciekawe, na ziemię. Wskazuje, że ta historia, która jest często przez ludzi traktowana jako tylko i wyłącznie legenda o tym, że ktoś się na ziemi kiedyś zjawił, zwodził człowieka i doprowadził do tego, że człowiek się przyłączył do tego błądu, jest jak najbardziej wiarygodna. I pycha, ten ważny element, który wydaje się stał się jakby przyczyną upadku. To jest to, co też zauważyliście, jest czymś, co przewija się przez cały wielki bój. Ja tylko odniosę się do jednego tekstu przy powieści Salomona, 15 rozdział i tam 33 wiersz. Tych tekstów jest dużo więcej, ale one podają nam pewną generalną wartość. I tam czytamy: bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę, czyli że mamy albo pokorę, czyli poddanie, albo mamy pychę, która prowadzi dokładnie w odwrotną stronę. Ten, kto jest pokorny, jest przez Pana Boga ostatecznie wywyższony, czego też tak bardzo uczył Chrystus. Ten, kto się wywyższa, ten będzie, jak powiedział Chrystus, poniżony. Czy zatem nie rodzi się w was takie pytanie, czy może Bóg nie stworzył tych swoich podopiecznych, tych stworzeń zbyt dokładnie, skoro są podatne na takie uczucie jak pycha?
Czy można to w ten sposób zinterpretować? Mhm. No mnie się wydaje, że chyba nie, ponieważ Bóg dał nam wolną wolę. O tym decyduje nasz, możliwość naszego wyboru. Jeżeli żyjemy w doskonałych warunkach, które jesteśmy świadomi, że zapewnił nam ten, który nas powołał do istnienia w ogóle, no to jest trudno zrozumieć, nawet z punktu widzenia człowieka, żeby starać się mu dorównać albo go oskarżyć, bo to później z tego tytułu wzięły się oskarżenia względem Boga, prawda? Kiedy on w stosunku do wszystkich istot, które powołał i do nie tylko istot żywych, inteligentnych, ale nawet i zwierząt, i świata przyrody, no było wszystko cudowne, piękne i chyba sobie szatan zdawał sprawę wtedy jako właśnie anioł, że on nie ma takich możliwości, nie jest w stanie zapewnić takich warunków, prawda? Czyli ja tak sobie sam odpowiem na to swoje pytanie, że to znaczy, że nie było to niedoskonałe stworzenie, ale było to tak doskonałe stworzenie, że mogło nawet zwrócić się przeciw Stwórcy. I pewnie Bóg to musiał wkalkulować już w momencie, kiedy stwarzał. Taką możliwość, że powstanie w umyśle czy w sercu tego stworzenia taka myśl, że chce więcej. Zresztą, gdybyśmy jako ludzie nie mieli takiego dążenia, że chce więcej, to by dawno pewnie ludzkości już nie było. To jest wszystko w tym, że człowiek dąży do czegoś więcej, jest siła napędowa ludzkości do przetrwania, do rozwoju, do postępu. Tak. I to jest bardzo pozytywne, ale jeżeli za dużo jest tego, jeżeli to się przeradza nie w chęć rozwoju, a w pychę, to wtedy jest to groźne dla każdego i dla Lucyfera też to było zgubne i Bóg, dla Boga to też stało się bardzo kosztowne. Tak. Bardzo go to dużo kosztowało, żeby móc temu sprostać, ale podjął to wyzwanie. Tak, musimy teraz powiedzieć więcej na temat właśnie obrony tego Bożego charakteru. Bo Lucyfer, który stał się szatanem, czy też diabłem, co oznacza dosłownie oskarżającym, tak, atakującym, rozpoczął swoją politykę walki o Boży tron. I czy czytamy, że ta polityka miała swój konkretny wymiar. Ona prowadziła do bardzo inteligentnego buntu, takiego, który nie był od razu jawny, tylko pod pozorem dobrych zamiarów, jakby to toczyła się gdzieś w ukryciu bardzo niebezpieczna gra. I czytamy, że ten bunt, który się zaczął na świątyni, w świątyni niebieskiej, tam wysoko w niebie, w pewnym momencie doprowadził do tego, że Lucyfer został z niej niejako decyzją nieba usunięty. I potem jest ciekawa bardzo historia. I tutaj otwórzmy Księgę Hioba, pierwszy rozdział i tam wiersze od 6 do 12 będę prosił o odczytanie. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana: skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu mówiąc: wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział mu mówiąc: czy za darmo jest Hiob tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma. Czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana: oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy. Tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. Tak. Tutaj mamy tą tragiczną historię, która pokazuje atak na człowieka niewinnego, a w rzeczywistości atak na Pana Boga, na to, że Pan Bóg oszukuje, tak? Ukrywa prawdę, prawdziwe zamiary. Już. Ciekawe jest tylko to, że w Ewangelii Jana w 12 rozdziale i 31 wierszu Chrystus mówi o szatanie, że jest władcą tego świata. Prawda? Powiedzieliśmy sobie, że został niejako usunięty ze świątyni,
A tutaj Księga Hioba nam daje bardzo ciekawy obraz. Kogoś, kto, no właśnie, nie powinno go tam być, a jednak jest. Szatan oskarża albo bezpośrednio Boga, albo poprzez człowieka go oskarża. Tutaj mamy przykład, że mówi, człowiek jest interesowny, chce od ciebie mieć błogosławieństwa, dlatego tak postępuje. A w Księdze Zachariasza czytamy z kolei, że bezpośrednio zarzuca Bogu niesprawiedliwość, że usprawiedliwia grzesznika. Za chwileczkę do tego przejdziemy, bardzo proszę. Ja bym chciał właśnie na wstępie powiedzieć, że ten fragment odsłania nam, na czym polega wielki bój. Tak. I rolę, że szatan szuka w człowieku różnych rzeczy, żeby móc oskarżyć go przed Bogiem. Tak. Nawet jeżeli on jest sprawiedliwy, jak to jest mowa, że będzie zawsze szukał takiego sposobu, żeby oskarżyć każdego z nas w tym wielkim boju. Tak. Że to jest taki właśnie fragment, który pokazuje, na czym polega wielki bój. Tak jest. I władca tego świata, który nagle się zjawia z powrotem w niebie, niejako nieproszony, nieoczekiwany. Bardzo proszę. Bóg mógł szatana zniszczyć od razu po buncie, mógł go zlikwidować i nie miałby możliwości ani człowieka kusić, ani człowieka gnębić, ani nikogo oskarżać. Ale ziarno, które on zasiał, gdyby Bóg tak postąpił, mogłoby zaokiełkować innych. Bo mogliby pomyśleć, no Bóg po prostu jest despotą, szatan pewnie miał rację, Lucyfer miał dobry pomysł, a Bóg po prostu użył tylko siłowego rozwiązania i zlikwidował go. A może to tak jednak nie było. I Bóg jako taki sprawiedliwy, wszechstronny, to jest typowy, piękny przykład demokracji. Każdy, nawet opozycja, ma prawo głosu. Nawet ten, który się zbuntował, ma możliwość jeszcze powiedzenia swojego słowa do czasu. W momencie, kiedy szatan pokazał przed całym wszechświatem, do czego jest zdolny, kiedy zabił Jezusa Chrystusa na krzyżu, wtedy zostało mu zabrane już to prawo wstępowania do tych miejsc, gdzie Bóg miał narady. I mamy na to przesłania w pismach adwentystycznej pisarki Ellen White, prorokini zresztą, która mówi nam o tym, że to właśnie wtedy się stało, że był to okres taki, kiedy szatan już przestał mieć dostęp do narady Bożej, wejścia do świątyni, został ograniczony tylko do ziemi. Tak. Ciekawe jest bardzo to, że w tej scenerii widzimy ten spadek w dół, a przy okazji cały czas widzimy szatana, który mimo wszystko próbuje się dostać do nieba. Cały czas próbuje mącić, tak? Zobaczcie, kiedy się objawia w scenerii ziemskiej pierwszy raz, kiedy mamy tą scenę upadku Ewy, to jest też jak w świątyni. Ktoś kusi, tak? Podaje fałszywą prawdę. Oczy ci się otworzą, jeżeli tylko spróbujesz. Tak? Daj się skusić. Zobacz. To nieprawda, że umrzesz. Tak? I jakby fałszywymi oskarżeniami, które jakby nieco prowadzą w to, że skorzystasz na tym. Zobaczysz. W stronę pychy. Popatrzmy jeszcze na jedną bardzo ważną cechę. Tutaj już była wspomniana Księga Zachariasza w trzecim rozdziale. I czytamy tutaj o kapłanie Jozłem. Może nie będziemy czytać całego fragmentu, ale tylko pierwszy i drugi wiersz, bardzo proszę. Trzeci rozdział i pierwszy, drugi wiersz. Potem ukazał mi Jozłego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: niech cię zgromi Pan, szatanie, niech się zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? Tak. Ciekawe jest właśnie to, że w tym miejscu szatan jest ukazany znowu w świątyni. Tak? Cały ten fragment, którego nie będziemy może sobie czytać, pokazuje tę scenę sądową. Stoi człowiek, nie ma w nim żadnej sprawiedliwości. Dalej jest napisane, że jego szata jest brudna. Jest ktoś, kto go oskarża. Nic dziwnego, że szatana widzimy najczęściej w świątyni. Czy to w świątyni niebieskiej, niebiańskiej, czy to w świątyni ziemskiej.
Świątynia Niebiańska jest centrum Wszechświata, o tym żeśmy studiowali już w tym kwartale. Świątynia Ziemska była centrum kultu na ziemi, kultu Bożego. Tam największe, najważniejsze sprawy się rozgrywały. I szatan uznał, że to jest miejsce, gdzie najbardziej, najskuteczniejsze będą jego zabiegi. Jeżeli mu się uda tam zasiać swoje ziarno, swoją wątpliwość, swój bunt, to on odniesie tym większy sukces. No, dla niego nie było sukcesem zwiedzenie tam ludzi, którzy nie wierzą w Boga, bo oni byli tak czy tak pod jego wpływem, ale dotarcie do tych ludzi i on na początku od razu Arona, jego synów atakował, samego Mojżesza nawet bardzo chętnie by wciągnął w swoje szeregi i cały czas się kręci koło tej świątyni. Jak Jezusa kusił, to gdzie? Na ganek świątyni go zaciągnął, prawda? Najlepsze miejsce było do tego, żeby swój sukces osiągnąć. Tak. Ciekawe jest to, że w tych oskarżeniach wobec ludzi zawsze przewija się atak na Pana Boga. O jego charakter. Tak? Wobec Ewy na pewno nie umrzecie. Tak. Tak? Hiob, który jest pokazany jako oszust i Bóg tak samo, tak? Jak i Hiob, tak i Bóg. Ciągłe oskarżenia. To jest jeden, wydaje się, z takich rzeczywiście stałych motywów wielkiego boju. Oskarżyciel. Ja bym to dodał, bo my patrzymy na to wszystko z punktu naszego widzenia. I to jest zrozumiałe. No, chcemy być uratowani, nie chcemy umierać i tak dalej. Ale przecież sprawa przede wszystkim i głównie dotyczy właśnie tego zarzutu. I tutaj przede wszystkim broni się Bóg. I dziękujmy, że Bóg jest miłością, sprawiedliwością. Za chwilę będziemy o tym rozmawiać. Ponieważ w ten sposób możemy powiedzieć, że nasza przyszłość jest bardzo bezpieczna. Mamy pełne zaufanie do tego, że nie będzie już tego wszystkiego, co nas tu spotyka. Bóg dopuścił tą sprawę, żeby trwała jakiś tam czas, ale ona się zakończy. I my jako Jego lud Boży wierzymy w to i oczekujemy tego zakończenia, czyli Jego przyjścia, prawda? Tak. Przejdźmy dalej do mowy obronnej Chrystusa, Pana Boga. Bo jak mamy atak, mamy też i odpowiedź. Może przeczytajmy z listu do Rzymian, trzeci rozdział i tam od wiersza 21 do 26. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Tak. Szczególnie 26 wiersz mówi nam chyba całą kwintesencję tego, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu. Czy to nie jest, słuchajcie, wspaniałe? Wydaje się, że to jest taka mowa obronna Jezusa Chrystusa, który stąpił na ziemię nie dlatego, że musiał, jak szatan, ale dlatego, że chciał. Tak? Stał się pokornym człowiekiem, a potem żył na tej ziemi jako sługa, jak jest o nim napisane, na końcu po to, żeby złożyć swoje życie. I teraz powiedzcie mi, jak się ta sprawiedliwość, o którą toczy się bój, w tym miejscu objawia? Gdyby Bóg był tylko sprawiedliwy, to nasz los byłby jednoznaczny. Winny, śmierć. Cała ludzkość do zniweczenia. I właściwie wszechświat mógł tego oczekiwać. Tak jak samo mógł oczekiwać, że Bóg zlikwiduje szatana, tak samo mógł oczekiwać, że Bóg zlikwiduje ludzi grzesznych, krnąbrnych i nieposłusznych. Ale Boża sprawiedliwość jest zupełnie inna. Zaskakuje wszystkich. Bóg mówi, nie, ja ich kocham, ja ich miłuję. Bóg nie tylko jest sprawiedliwy, ale jest przede wszystkim miłosierny. I tu się okazuje ta jego cecha charakteru. Bierze górę i on swojej miłości bierze tę winę całej ludzkości na siebie.
I najbardziej się objawia miłość Jezusa Chrystusa, która wykonuje sprawiedliwość w śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Krzyż, który pokazuje prawdziwy charakter Chrystusa. I potem zobaczcie, że ten Chrystus nie robi nieporządku. To jest ten Chrystus, który w świątyni wchodzi z krwią, którą złożył według porządku świątynnego jako ofiara, a potem jako kapłan usługujący poszedł. Bardzo proszę. Na krzyżu spotkała się właśnie miłość i sprawiedliwość Boża. I to jest bardzo istotne, ponieważ tak jak my, jak na przykład dziecko jest chore, jest ułomne jakieś i potrzeba jakiegoś organu i rodzic zgadza się na przeszczep, na to i tak dalej. I tu też mamy taką sytuację. Miłość i sprawiedliwość w pewnym sensie, bo to dziecko, no co zawiniło, prawda? Też można powiedzieć tego. To samo jest i tym. Bóg wiedział, że my żyjemy w warunkach, gdzie panem tego świata jest ktoś, kto się wcześniej zbuntował nawet przeciwko samemu Bogu. Sami nie jesteśmy w stanie wyjść z tego stanu upadłości i tylko On nas może wyratować, ponieważ On nas tak kocha, więc zapłacił, ponieważ wiemy ze Słowa Bożego, że karą za grzech jest śmierć i to śmierć wieczna. Poniósł ją sam Bóg i właśnie wykazał tutaj tą sprawiedliwość z tej strony, a z drugiej strony z miłości to uczynił, bo nie musiał, prawda? Jako ten, który jest wszechwładny. Szatan chciał zniszczyć charakter Boga, a przy okazji atakując człowieka, też i człowieka, ale zawsze atak był przeciwko Bogu z powodu tej pychy i zawiści. Znowu przewija nam się wielki bój. Oskarżyciel, którego nawet Jezus sam nie potępił, tylko powiedział w księdze Zachariasza, jest napisane, niech cię Pan, tak, Pan, nie ja, niech On sam to uczyni. Chrystus, który jest pokorny, tak, a jednak jest sprawiedliwy. Popatrzmy jeszcze na to dzieło, które oczyszcza charakter Chrystusa, Boga, i oczyszcza charakter tych, którzy Go wybierają. Te podwójne dzieła. Może drugi list do Tymoteusza, 4:8. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Tak, i jeszcze Filipian 2:10, jeśli można. Aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie, i na ziemi, i pod ziemią. Całe te wszystkie akty, wszystko to się odbywa w końcu w świątyni. Znowu w świątyni niebieskiej, o której żeśmy się tyle razy uczyli w tym kwartale. Ten sąd Boży, który się odbywa, powoduje to, że wszyscy, zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy Boga i Jego działania, muszą przyznać, że jest sprawiedliwy. Wszyscy muszą przyznać wspaniałość charakteru Boga i cały wszechświat, łącznie nawet z szatanem, uzna, że Bóg miał rację. Kiedy to się odbędzie? Bo tutaj jest napisane, nie czytaliśmy całego fragmentu z listu do Filipian, ale jak się go przeczyta, to tam jest właściwie powiedziane, że konsekwencją tego, co zrobi Bóg, na końcu będzie to, że się wszelkie kolano na końcu ugnie. To nie jest jedyny fragment, który o tym mówi. A więc będzie taki moment, że nawet wrogowie, tak, ci atakujący, uznają w końcu sprawiedliwość Chrystusa. Jest to kulminacyjny moment, ostatni, po ogłoszeniu wyroku, ostatecznego wyroku nad wszystkimi niesprawiedliwymi, kiedy oni zobaczą, jakie było postępowanie Boże, czyli po ogłoszeniu, po zakończeniu dnia sądnego, czyli po przyjściu Jezusa Chrystusa i po wydaniu wyroku na wszystkich niesprawiedliwych. Po raz trzeci na ziemi. Tak. Dla mnie jest to bardzo ciekawe, dlatego że patrząc na dzisiejszy świat i ludzi, jak pojmują sprawiedliwość, to jakbyśmy tu usadzili 10 osób, to każdy by miał swoje pojęcie sprawiedliwości. Tak. Prawda? Każdy tą sprawiedliwość pojmuje inaczej. Jak studiowałem pojęcie sprawiedliwości od starożytności do czasów dzisiejszych, to każdy ma to sprawiedliwość inną definicję. Mhm. A tutaj widzę, że nawet ludzie przeciwni Bogu, przeciwni Jezusowi Chrystusowi na tym świecie, że gdy już będzie koniec, przyznają Mu, że jest sprawiedliwy, że ten wyrok jest sprawiedliwy i że Bóg obroni to,
co chciał, czyli swoją sprawiedliwość. Tak. Nie mamy czasu, żeby mówić o tym długo, ale Biblia daje nam bardzo klarowny obraz sądu. Mówi, że centrum tego sądu jest świątynia w niebie. Są pewne fazy sądu, które prowadzą do stopniowej decyzji wszystkich o tym, czy uznają sprawiedliwość Pana Boga, Jego dobroć, Jego prawdziwy charakter, czy też uznają te oskarżenia, które są przeciwko Niemu kierowane. I wiadomo, że podzieli się jakby według tej linii cała ludzkość ostatecznie, bo taki jest sens sądu, prawda, który ma się odbyć, a też i podzieliło się wcześniej jeszcze niebo. Jest też napisane, że na końcu jednak, kiedy będą ukazane, jakby objawione wszystkie historie życia. Tych, którzy przyjęli Chrystusa, nikt już nie będzie ich życia oglądać, bo oni będą ukryci w baranku. Nie ze swojej sprawiedliwości, tylko sprawiedliwości Chrystusowej. Ale księgi życia tych, którzy go odrzucą, będą otwarte. I tam ich życie będzie wyglądało tak, jakim było w rzeczywistości, bez żadnej łaski. Ale będzie też otwarte życie, księga życia baranka. I po tym porównaniu nikt nie będzie w stanie powiedzieć słowa. Wtedy się ugnie wszelkie kolano i ostatecznie to, co zostało na krzyżu rozpoczęte, nawet nieco wcześniej, Pan Bóg od początku prowadzi ten wielki bój, zostanie tam zakończony. I zostanie ukazana wieczna sprawiedliwość Boga, ofiary, kapłana, który też za nas służy w świątyni i dba o porządek w świątyni, a nie o chaos i o oskarżenie i kłamstwa, niszcząc cel tejże świątyni. Mamy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Jaka jest nasza rola w tym wielkim konflikcie pomiędzy Panem Bogiem a szatanem? Mamy Chrystusa i Antychrysta, tak? Mamy jakby tą toczącą się walkę w historii. I pytanie zawsze jest, do jakiego stopnia my mamy w tym swój udział. Może otwórzmy Księgę Ezechiela, 36 rozdział i tam wiersze od 23 do 27. Króciutko przeczytamy już. Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich i poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Wszechmocny Pan, gdy na ich oczach okażę się święty wśród was i zabiorę was spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziem i sprowadzę was do waszej ziemi i pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Tak, objawienie 14 nam podaje na początku, że są 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane Jego imię na czole i imię Jego Ojca, tak? Tych doskonałych. Jaka jest w takim razie nasza rola? Bo toczy się konflikt, tak? Ta. A my, no właśnie, kiedy jest mowa o zrzuceniu szatana na ziemię, Chrystus też na tą ziemię przychodzi. Jaka jest nasza rola? Swoją postawą świadczymy, czy odpowiada nam sprawiedliwość i miłość Boża, i występujemy przeciw zarzutom, jakie zostały przez szatana dokonane Bogu, prawda? I czyli po prostu, jeżeli uznamy, że Bóg jest sprawiedliwy, że Bóg jest miłościwy, że można Mu całkowicie zaufać, nasze postępowanie będzie według Jego charakteru, czyli według Jego przykazań, które obrazują Jego charakter i będą świadczyły na korzyść Boga. Przeciwko tego wszyscy, którzy niestety no, przeciwstawią się temu, no, w pewnym sensie pójdą za szatanem, no, ale wiadomo, jaka jest los tych ludzi i łącznie z tym buntownikiem, prawda? Mhm. Można by pomyśleć, że jeżeli jest to taka metanarracja, to nasza rola jest tym jakiegoś tam ziarnka piasku na plaży morskiej, prawda? Czyli właściwie żadna. Ale jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, że
Jezus Chrystus był gotowy umrzeć za każdego z nas, choćby za jednego, to stajemy się przed całym wszechświatem, każdy z nas widowiskiem, każdy z nas osobna. Każdy z nas jest cenny i istotny. I każdego z nas życie jest odbiciem tego, jak my Boga kochamy i szanujemy. I najtajniejsze nasze tajemnice i nasze sekrety są dla wszechświata jawne, tak jak dla Boga. I trzeba przyznać, że ta świadomość troszeczkę paraliżuje nawet, albo nawet napawa obawą, gdy pomyślę o tym, jak moje życie mogło wyglądać, gdy go obserwował w cały wszechświat. Bóg sam przed sobą w zasadzie się nie musi usprawiedliwiać, prawda? To my w zasadzie jesteśmy tymi, którzy Boga usprawiedliwiamy. Bo jeżeli by żaden człowiek się nie opowiedział za takim życiem, jak Bóg nam oferuje, no to byłoby tragiczne, prawda? Mamy być, wydaje się, takim dowodem koronnym sprawiedliwości i doskonałości w zbawieniu Jezusa Chrystusa. Przez swoje posłuszeństwo, przez przyjęcie tej miłości, tego daru i przez pozwolenie, aby Chrystus dokonał przez tą łaskę, którą nam oferuje, przemiany naszego serca. Jest napisane, że Chrystus otoczy się nami, tymi zbawionymi, wszystkimi, którzy z ziemi wyjdą, z tego wielkiego ucisku, z grzechu, z upadku, z braku nadziei, wyjdą jako aktorzy przed całym niebem, pokazując, że to, jak żył Chrystus na tej ziemi, jest wskazówką, że ludzie nie są stworzeni do grzechu. Nie są tak stworzeni, żeby nie byli w stanie żyć według Bożego prawa, tylko że są stworzeni mimo wszystko na podobieństwo Boże. Ja bym dodał jeszcze, jak ważnymi jesteśmy świadkami, dowodzi to, co uczynił Chrystus. Uniżył się, przyszedł na ten świat, zapłacił za nas wykupił nas ze śmierci wiecznej. Czyli widzimy, że dla Niego, my jesteśmy bardzo cennymi istotami, nawet za których oddać warto było życie. Tak. 144 tysiące tych, którzy wyjdą stąd jako dowód, że człowiek też ma prawo mieszkać w niebie. To jest rzeczywiście wspaniałe. Bardzo dziękuję za wasz udział. Jeszcze raz Mariusz, Stanisław, Janusz, ja nazywam się Łukasz. Dziękujemy za wasz udział. Będziemy się jeszcze na końcu modlić, aby podziękować Panu Bogu. Bardzo proszę. Dobry Panie Boże, który mieszkasz w niebie, bardzo Tobie dziękujemy za to, co mogliśmy teraz mówić, że objawiłeś nam te rzeczy, że jest wielki bój, że jesteś Bogiem, który nas usprawiedliwia w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci za to i prosimy, opiekuj się nami, gdyż bez Ciebie nie jesteśmy w stanie zwyciężyć w wielkim boju, a tylko z Twoją pomocą. Prosimy o to w drogim imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Bardzo dziękuję naszym internautom i zapraszam serdecznie na kolejne studium, które już się odbędzie za tydzień. Zapraszam serdecznie, bo tematy są naprawdę bardzo ciekawe. A dzisiaj już dziękuję i do zobaczenia.